Słuchajcie, zostaliśmy niedawno uraczeni nie lada hitem. Ja się tak zastanawiałem, co artysta miał na myśli i chyba już wiem. No i chodzi o rzecz straszną, bo chodzi o chorobę. Chorobę zwaną sentinozą. Sentinoza do tej pory objawiała się objawami podobnymi do schizofrenii. Ale że wirus sentinozy mutował, to nie dość, że objawy z takich, jakie ma schizofrenia, zmieniły się na takie, jakie potocznie nazywamy niedojebaniem mózgowym, to jeszcze stała się zaraźliwa. Dlatego ja uważam, że Tomek Olejnik nie miał nic złego na myśli, a było to po prostu zwykłe ostrzeżenie. Prędzej uciniecie kaleką! Żeby Nitro się do niego nie zbliżał, bo go zarazi. A jak go zarazi, to ten będzie taki jak on, albo co gorsza, taki jak Sentino. Także trzymajcie się tam i zdrowia wszystkim.